To nie pasta, to mój instant rant spisany teraz na bieżąco oparty na faktach. Kurwa morsowanie, ja pierdolę. Moi starzy się tym zajarali. Najpierw jeździli gdzieś w pizdu, włazili sobie do tej zimnej wody i był spokój. Ale teraz to już nichuja. Odkąd odkryli lokalną społeczność morsów i zaczęli zacieśniać znajomości, to jeżdżą kurwa nad zamarznięte bajoro nieopodal, a tam jedni włażą do wody, a inni rozpalają grilla i wpierdalają kiełbasę, gapiąc się na tych w wodzie i krzyczą: ile byłeś? 3 minuty? 5? No super aktywność, kurwa! Na święta moi starzy zamiast jakichś normalnych prezentów zażyczyli sobie rękawiczki neoprenowe, a na Facebooka co chwila wrzucają zdjęcia, na których stoją po szyję w wodzie i wyglądają jak upośledzone foki. Zaproponowali mi, żebym spróbował. Słyszałem, że to dobre dla zdrowia, więc myślę, dobra, zobaczymy. Mój ojciec ciągle pierdoli o tym, jak mu to wszystko poprawia. Krążenie, srążenie, endorfiny, chuje muje. No nie wiem, jak wlazłem do tej wody, to mi się chuj w dupie schował i wyjść nie chce, a jaja opuściły posterunek i wciągnęły się do środka. Kurwa, nie po to ludzie wymyślili ciepłą wodę, żeby wchodzić do zimnej. Mówię więc ojcu, że to pierdolę, że to nie dla mnie, że wolę iść pobiegać. Ale on nie słucha, bo właśnie krzyczy do jakiejś znajomej Grażyny: ile już siedzisz? 22 minuty! Kurwa, ile? Mój ojciec na to: to sporo, ja wytrzymuję 10! A ona: ja na mistrzostwach siedziałam godzinę 20. Kurwa mać. Mistrzostwa w staniu w zimnej wodzie. Co za świat.